Oddychaj. Pozwól sobie na spokojny oddech. Właśnie tak. Kiedy tak oddychasz w spokoju i ciszy, przenieś się myślami do pięknego lasu. Chodźmy na spacer. Jest piękna wiosna wokół. Powietrze aż pachnie od roślin, które budzą się do życia. Kolorowych kwiatów, które gdzieniegdzie już rozkwitają z maleńkich pączków. Być może stoisz teraz na trawie, która jest zielona, miękka, aksamitna, bardzo świeża, niczym poranny powietrze, rześkiego powietrza na twoich policzkach. Weź kolejny oddech. Poczuj słońce na swojej twarzy. Ciepłe, wiosenne słońce. I jego blask opromienia czubek twojej głowy, czoło, policzki, uszy i szczękę. Cudownie opromienia szyję, ramiona i kark, spływają z ciebie wszelkie troski i dyskomfort. Słońce otula cię całego, twoją klatkę piersiową, ramiona, spływa błogim ciepłem między łopatkami, wzdłuż twoich rąk, wzdłuż twojego kręgosłupa. Błogie, ciepłe, słoneczne światło. Wypełniaj się cała tym słońcem. Z każdym oddechem głęboko do twojego brzucha. Cały brzuch w słońcu i niżej, tam gdzie twoje łono i biodra. Poczuj, jak światło otula twoje biodra. Schodzi niżej, czujesz ciepło w udach, kolanach. Cudowny blask. Niżej w twoich łydkach. Słońce świeci też na twoje stopy i nawet podeszwy stóp. To takie przyjemne. Poczuj, jak cała jesteś światłem. To takie przyjemne. To takie uzdrawiające. Zacznij powoli iść przez las. Zobacz, co możesz odkryć, co możesz zobaczyć.
Idziesz wzdłuż ścieżki. Zwróć uwagę na podłoże, kiedy stąpasz bezpiecznie po aksamitnej trawie, po chłodnych kamykach. Po wilgotnej ziemi. W lesie, gdzie niegdzie być może dostrzegasz zwierzątka. Być może jakaś śmieszna wiewiórka wybiega ci na ścieżkę i biegnie dalej na drzewo. Albo uroczy mały jeżyk przechodzi ci pod stopami. Zwinny lis przebiega w oddali. A nieco dalej za nim małe stadko sarenek nie płoszy się, ale patrzą na ciebie z zainteresowaniem. Zwróć uwagę na szelest liści. Które kołyszą się wdzięcznie od delikatnego wiaterku. Być może słyszysz już w tle inne dźwięki. Być może jest to boska muzyka ptasich treli. Nasłuchuj. I tam, gdzie ptaki śpiewają najpiękniej, tam idź dalej. Podążaj za śpiewem ptaków. Przechodzisz przez ścieżki w lesie i w pewnym momencie w oddali lub już całkiem blisko widzisz polanę, dużą polanę. Ciekawe, jak ona wygląda. Jakby się jej tak przyjrzeć, pójść tam, a może nawet pobiec. Czy już odkryłaś tą piękną polanę? Skąpaną w słońcu. Diamentowe krople rosy, gdzieniegdzie na trawie. Być może małe źródełko lub jeziorko, lub jakaś rzeczka tam przepływa. Cudowny blask słońca odbija się od kolorowych kwiatów. Istna feria barw. To wszystko wpływa na ciebie tak błogo. Relaksujesz się w tej przestrzeni. Ale to, co porusza twoje serce najbardziej, to ten oszałamiający śpiew ptaków. Widzisz ich bardzo dużo. Dużo ptaków, które wdzięcznie śpiewają. Siedzą jeszcze na drzewach, na trawie, na pinkach i skałach, na kwiatach,
krzakach, na brzegu jeziora. Jest wiosna i to jest ich czas. To jest czas, kiedy ptaki też budzą się do życia. Wtedy można poczuć najbardziej wibracje życia. I to jest bardzo łatwe, aby to poczuć. Wystarczy połączyć się mentalnie z tą ławicą ptaków. Zaobserwuj teraz, kiedy ja policzę od 3 do 1, a na 1 wszystkie ptaki zerwą się do lotu. I zobaczysz, co się wtedy dzieje. 3. Ptaki otwierają swoje oczy, zaczynają ruszać skrzydłami. 2. Śpiewają jeszcze głośniej, jeszcze piękniej. 1. Teraz wzbijają się do nieba. I widzisz całą chmarę, całą ławicę ptaków lecącą na niebie. Ogromna fala ptaków na tle błękitnego nieba. Ich pióra odbijające się w blasku słońca. I te piękne melodie, które wyśpiewują. I teraz stań i obserwuj. Posłuchaj uderzeń swojego serca. Poczuj, jak bije twoje serce. Poczuj wibracje, które błogo, cudownie wpływają na całe twoje ciało. Z każdym uderzeniem twojego serca. I teraz wznieś oczy wysoko do nieba. Spójrz na ptaki. Poczuj sercem ruch ich skrzydeł. Poczuj sercem kierunek ich lotu. Fale, które zakręcają. Fala ptaków na niebie. Zauważ, jak ta fala wibruje, dokładnie tak, jak bije twoje serce. I z przestrzeni twojego serca zauważ, jak możesz latać razem z ptakami. Kiedy ty stoisz pewnie na ziemi, a sercem i duszą tak cudownie potrafisz się połączyć z ławicą wiosennych ptaków. Z każdym uderzeniem serca poobserwuj, jak to jest latać razem z ptakami.
być może Twoim sercem możesz nadać kierunek ich lotu. Być może mogą zakręcić lub polecieć wyżej. Baśniowy spektakl Boga. Tylko dla Ciebie. Poczuj, jak wypełniasz się energią ptaków. Energią błogości, spokoju, absolutnej beztroski. Tak jak ptaki, każdego dnia, zwłaszcza rano, z taką fascynacją witają życie. Z taką wdzięcznością wzbijają się ku niebu. Najpiękniej jak potrafią. Latają na niebie. Tworząc najpiękniejszy teatr dla oczu człowieka, dla Twoich oczu, ale przede wszystkim dla Twojego serca. Każde uderzenie ich skrzydeł rozwibrowuje Cię jeszcze bardziej i bardziej. Każdy dźwięk ich śpiewu podnosi Twoje wibracje wyżej i wyżej do nieba, tam gdzie latają lub jeszcze wyżej. Czujesz to? Takie cudowne, wiosenne wibracje. Z przestrzeni serca przepływają przez całe Twoje ciało. I tymi wibracjami właśnie jesteś połączony z ptakami na niebie. Ale też całą przyrodą, która Cię otacza. Wibracje miłości to najczystsza, najbardziej boska energia życia, jaka jest w tym świecie. I potrafisz rezonować z każdym zwierzątkiem, z każdym owadem. Popatrz na zwierzęta wokół, jak one czują miłość w Twoim sercu. Jak one czują Twoje dobre intencje. A teraz zwróć uwagę również na kwiaty, na drzewa. Podejdź do jednego drzewa. Intuicyjnie do tego, które Cię zawołało. Przytul je. Poczuj chropowatą korę. Poczuj ciepło tego drzewa. Siłę i moc.
znów słuchając swojego serca, połącz się biciem swojego serca z biciem serca tego drzewa. Boska symbioza. Najpiękniejsze doświadczenie człowieka z przyrodą. Bo przyroda zawsze człowiekowi zawsze człowiekowi towarzyszyła. Przyroda przyrodzie, przyrodzinie. Prawdziwy, magiczny świat. Matka natura, która cię żywi, która cię otula miłością, która troszczy się o to, aby niczego ci nie brakowało. Natura, dzięki której możesz żyć w obfitości. I poczuciu bezpieczeństwa. Niczym kiedyś w łonie mamy, tak teraz, w każdej chwili, możesz się poczuć na łonie natury. I pobądź jeszcze chwilę w tych spokojnych wibracjach twojego serca, które z każdym wdechem napełnia się jeszcze bardziej miłością płynącą z przyrody. Poczuciem bezpieczeństwa. Spokojem. Poczuj uzdrawiające fale przepływające przez twoje ciało. Z wdzięcznością dotknij Matki Ziemi. Poczuj ją całym ciałem. Przytul. Bo jej puls to twój puls, a twój puls to jej puls. Najpiękniejszy resonans. Z miłością. Dziękuję, że jesteś.